Witajcie kochani, dzisiaj porozmawiam do Was, jak zwykle ja porozmawiam do Was o tym, dlaczego generalnie islam jest religią pokoju i dlaczego między innymi uczy miłości do bliźniego, tolerancji i akceptacji drugiego albo ssaka humanoidalnego, albo zwierzęcia, a na samym końcu człowieka. Kochani, jak wiecie, w islamie istnieje prawo jałmużny. Dlaczego o tym wspominam? Jest to bardzo istotne, ponieważ samo prawo jałmużny rządzi się całkowicie innym prawem. Mianowicie, tam nie ma czegoś takiego, że ja ci pomogę, bo cię lubię, bo cię nie lubię. Tam nie ma czegoś takiego. W islamie jest coś takiego, że się po prostu pomaga, bo jeśli ktoś, jakieś zwierzę, jakaś osoba istnieje na tym świecie, chodzi po tej planecie, to znaczy, że Bóg powołał ją do życia z jakiegoś powodu i trzeba to utrzymać przy życiu, tak jak się należy. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie chodzi o sposoby udzielania pomocy. Bardzo ważna jest komunikacja podczas udzielania pomocy, bo czasami jest tak, że niektórzy potrzebują cały czas tej pomocy, niektórzy potrzebują tylko sporadycznie, niektórzy jej w ogóle nie potrzebują, bo też się tak zdarza. Natomiast chodzi o to, że jeśli ktoś cały czas potrzebuje pomocy, to znaczy, że ta pomoc jest cały czas mu źle udzielana i ktoś ma problemy ze słuchem albo z wyciąganiem wniosków, z analizowaniem informacji. I to tyle, jeśli chodzi o prawo islamu i o miłość do bliźniego. Więc jak widzicie, ci ludzie mają całkowicie inne podejście do życia, całkowicie inne podejście generalnie do wszystkiego. Ja uważam, że warto iść tymi śladami, za tym przykładem, gdyż jak widzicie, powoduje to, że kontakty zwykłe między ludźmi, relacje są dużo czystsze, są dużo bardziej klarowne, unika się dzięki temu mnóstwa całkowicie zbędnych konfliktów, tak? Okej, człowieku, ja rozumiem. Zastanówmy się również, co jest tego przyczyną, jak ludzie się zachowują. Dajmy na to, jak ty się również przy tym zachowiesz, bo to właśnie w islamie nie jest tak, że patrzy się tylko na jedną stronę. Patrzy się we wszystkie strony. Nawet tak Koran jest też skonstruowany, że patrzy się dosłownie we wszystkie strony, dlatego ci ludzie są niesamowicie inteligentni, nawet jeśli generalnie potwierdzają tego żadne testy, bo tak jak ja cały czas mówię, testy, które przeprowadza między innymi Instytut Mensa, nie są to testy miarodajne. Potwierdza i oto między innymi badania naukowe zajmujące się rozwojem inteligencji u człowieka. Ale to na kiedy indziej. I z takimi przemyśleniami chciałabym Was, kochani, zostawić na sobotę i przede wszystkim na niedzielę, gdyż jest to generalnie na świecie przyjęty między innymi dzień dla Boga, dzień spędzania czasu z Bogiem. Wybaczcie, muszę sobie przełączyć. Więc jeśli macie w sobie cząstkę z Boga, bo to jest ważne, tak jak już napisałam, kochani, jak chcecie żyć w Bogu, skoro Boga nie ma w was, to takie clue programu. A przejdźmy tak naprawdę do najbardziej kluczowej kwestii w dniu dzisiejszym. Między innymi będziemy mówić o prawie karmy, a głównie będziemy mówić o jedzeniu, zwykłym, najnormalniejszym jedzeniu. Otóż, kochani, jak dobrze wiecie, jest bardzo duży ruch na całym świecie promujący weganizm, całkowite odstawienie pozyskiwania jakichkolwiek produktów od zwierząt. Ja oponuję przeciwko temu z racji zdecydowanie medycznych, aczkolwiek zdecydowanie jestem murem z tymi ludźmi, przeciwko temu skurwysyństwu, które się wyrządza zwierzętom. I przeciwko ilości, jakiej się produkuje. Nie bez powodu. O tym już Wam tłumaczę. Kochani, głównym problemem, dlaczego się pozyskuje żywność od zwierząt, jest białko. Dlaczego to białko jest takie istotne, kochani? Białko od zwierząt jest najbardziej zbliżone strukturalnie białkiem ze wszystkich istniejących białek na świecie. Tak więc generalnie jest najprostszym, najszybszym źródłem utrzymania naszego ciała.
Ale czy tak naprawdę najtańszym? Nie do końca. Otóż zwróćmy uwagę, nie wiem czy będziecie widzieć, bo moje mazaki już są mocno wykorzystane, aczkolwiek zrobię wszystko co w mojej mazaka mocy. Mamy generalnie białko. Nie wiem czy widzicie. Ja w międzyczasie pstryknę fotki z tego, co tutaj piszę. Będziecie zresztą to widzieć na filmie. Ja je później wrzucę do osobnego folderu z takim tam konkretnym opisem. Na pewno się zorientujecie, o co chodzi. Tak więc mamy jedno główne białko, czyli jeden gatunek. Tak jak jest jeden człowiek i parę rodzajów człowieka. Człowiek biały, żółty, różowy, brązowy, bardzo mocno brązowy, prawie że czerwony, ale dalej to jest człowiek. Tak więc, tak samo jest z białkiem. Mamy jeden gatunek białka, ale mnóstwo rodzajów, pełen wachlarz. Dlatego chciałabym Was poniekąd nauczyć, jak z tego pełnego wachlarza możliwości, jaki mamy dostępny na planecie Ziemia, możemy korzystać. Mianowicie, jak wiecie, możemy pozyskiwać białko z produktów zwierzęcych. Tak więc zaznaczę to literką A z języka angielskiego, gdyż później będę zmuszona, kiedy starczy mi czasu przetransponować to na język angielski i stworzyć do tego napis, żeby dotrzeć do większej ilości ludzi, ale ze względu na to, że są to kwestie na tyle tak skomplikowane, bo muszę w głowie ogarnąć paręset dziedzin naraz, wolę to robić po polsku, gdyż nie popełniam wtedy żadnych błędów, a transpozycja tego na inny język nie jest generalnie żadnym problemem, tylko kwestia wolnego czasu i dobrego translatora i przede wszystkim jakiejś pomocy, bo to trzeba wysłuchać, przepisać i tego rodzaju. Chyba, że dysponujecie jakimś programem, który to ułatwi, to bardzo proszę. Idąc dalej, mamy białko zwierzęce, ale to też jest rodzaj białka, to taki podgatunek, coś w tym rodzaju. I mamy białko roślinne, oznacza to też z angielskiego literą P, od plant. Mamy dwa podgatunki białka. Ale czy to znaczy, że mamy jest tylko jedną roślinę, tylko jeden rodzaj białka zwierzęcego? Nie. I sami dobrze o tym wiecie. Niejednokrotnie mówicie o tym, a baraninka, a pamiętasz ten na przykład smalczyk, co robiła moja babcia, albo moja ciocia, mama, czy wujek, ktokolwiek. Albo pamiętasz, słuchaj, tę sałatkę, którą jedliśmy ostatnio w knajpce. Była naprawdę rewelacyjna. A pamiętasz, że ostatnio jak byłem na wakacjach na przykład w Tunezji, albo byłem nawet w krajach Azji, słuchajcie, w krajach śródziemnomorskich. I tam jadłem też niesamowite warzywa. Jak widzicie, mamy pełen wachlarz możliwości. Nauczymy się w końcu z tego korzystać. Tak więc, mamy kilka rodzajów białek zwierzęcych, tak? Z jakich produktów najczęściej korzystamy, jeśli chodzi o zwierzęta? Generalnie jest to mleko, jest to śmietana, są to sery. Coś pominęłam? Mleko, śmietana, sery, masło, tłuszcze generalnie, no i mięso. Czekajcie, ja sobie to zapiszę. Czyli mamy mleko, milk, śmietana, cream, mleko, śmietana, sery, cheese, cecha, tłuszcze, fat i meat, ME. Milk będzie ME. Generalnie potrzebujemy pięciu źródeł białka zwierzęcego. Jak wiecie, jeśli mamy pięć rodzajów białka zwierzęcego, każdy pięć rodzajów możemy pozyskać z każdego zwierzaka.
Dlatego tak ważne jest to, jak to robimy, bo nie znaczy, że tego nie potrzebujemy. Ważne jest to, jak to zrobimy. O tym będzie później. Analogicznie jest podobnie do białek pochodzenia roślinnego, tylko tam jest większe eldorado rodzajowe, bo jak wiecie, mamy rośliny korzenne, mamy nasiona, mamy owoce, mamy nacie różnego rodzaju, tak więc pozwolę sobie tutaj po prostu odprowadzić to i napisać po prostu T do potęgi N, to jak gdyż no w chwili obecnej nie jestem w stanie podać Wam konkretnej ilości. Nie, jest to dużo bardziej skomplikowane niż w przypadku białek pochodzenia zwierzęcego. Natomiast jeśli chodzi o podział, dlaczego tak ważne jest zróżnicowanie i równowaga w diecie i dlaczego warto jest się zastanowić na tym, w jaki sposób się żywimy. Poczekajcie, muszę zrobić dla Was foteczkę, tak jak obiecałam. Zanim to generalnie zmarzę. Tak, jeśli już wiemy, jakie mamy możliwości pozyskiwania białka, zastanówmy się, jakie tak naprawdę białko my, jako generalnie ssaki humanoidalne, które nimi pozostają ze względu na poziom pojmowania świata i możliwość współżycia, że tak powiem, ze światem i ludźmi, którzy odznaczają się dużo większą na przykład empatią i zrozumieniem. Ale to tylko nie część, że tak powiem, z cech odróżniających, z takich humanoidalnych od ludzi. Tak, idąc dalej. Czekajcie. Tak, jeśli wiemy, nasz organizm potrzebuje dwa rodzaje białek. Zwierzęce i roślinne. Tak? Jeśli mamy człowieka, potrzebujemy białka proteinkę A i potrzebujemy proteinkę P. Mam prośbę, kochani. Nie używajcie tak, nie wlewajcie tutaj tak duszącego tego środka, dobra? Mam prośbę, zmieńcie to, bo naprawdę bardzo fajny pomysł ktoś miał, tylko ten środek jest taki mocno duszący i nieprzyjemny w użyciu. Sorry, to tak abstrahując. Idąc dalej, jakie białka tak naprawdę są nam potrzebne do utrzymania? Tutaj musimy, kochani, sięgnąć do znajomości budowy tkanek organizmu ludzkiego. Jak wiecie, mamy tkanki miękkie, mamy tkanki kostne, chrzęstne i mięśniowe i tego typu. Każda z tych tkanek potrzebuje innego rodzaju odżywiania. Dlaczego? Z racji chociaż wypełnionej funkcji. Co za tym idzie? Nasze odżywianie jest cholernie skomplikowane. Jest po prostu zaiście czarną magią. Dlaczego? Ponieważ jeśli my jesteśmy tak zwanymi zwierzętami tylko na najwyższym poziomie ewolucji, to my potrzebujemy wszystkiego. Jeśli my jesteśmy tutaj, tutaj się życie zaczęło, kochani, to nasze odżywianie, tak jak mamy oś czasu, tutaj mamy oś czasu, oś T, nasze organizmy potrzebują każdego białka, zaznaczam, budulcowego przede wszystkim, od początku istnienia do samego końca, czyli do dnia generalnie dzisiejszego. Ale a propos białek budulcowych, wyjaśnijmy sobie kwestie wszystkie już tak raz porządnie na samym początku do końca. Jeśli mówię wszystkie, mam na myśli wszystkie dobre
nieszkodliwe. To tak kwestii wyjaśnień to bardzo dużo później ułatwi. To znaczy, zauważcie sobie, jeśli ameba powstała ileś tam miliardów lat temu, ona ma jakąś określoną strukturę białka budulcowego. A kochani, poniekąd jesteśmy z ameby, z pierwotniaków. No bez pierwotniaków nie byłoby nas. To znaczy, idąc dalej, tym czym odżywiała się ameba jest nam potrzebne do życia, tym czym odżywiał się pierwotniak. Jednocześnie jest nam potrzebne to, co ma pierwotniak w sobie. Idąc dalej, następca pierwotniaka, jakiś tam pełzak, bardziej na przykład pantofelek. I wyobraźcie sobie, potrzebujemy to, czym odżywia się pantofelek i potrzebujemy równocześnie samego pantofelka. I tak do końca, aż dnia, do dnia dzisiejszego. A spójrzcie, ile mamy roślin na świecie. I jakoś musimy to wszystko ogarnąć, więc kochani, wszelkie zapotrzebowanie na białko pochodzenia zwierzęcego, zdecydowanie potrzebujemy tego białka, tylko nie w takiej ilości, w jakiej się to produkuje w chwili obecnej. Potrzebujemy tego naprawdę kieliszek sake tygodniowo, espresso tygodniowo tego białka. Naprawdę, to są tak znikome ilości, więc bardzo się cieszę z tego względu, że tak naprawdę uda się dzięki temu wyłonić najlepszych z najlepszych, którzy wiedzą naprawdę najwięcej w kwestii takiego białka i pozyskiwania i dbania o zwierzęta, bo to, że oni nie mają na przykład takiej możliwości, wcale nie znaczy, że są złymi przedsiębiorcami. Sama wiem po sobie i po tym, co ja próbuję zrobić. Przepraszam najmocniej. Są niestety opcje, które nam umożliwiają działanie i są opcje, które nam je uniemożliwiają i są opcje, które także nas krzywdzą, ponieważ musimy się stosować do niektórych regulacji, do niektórych przepisów, które są dla nas szkodliwe. I mówię to w imieniu wszystkich przedsiębiorców na całym świecie, dosłownie wszystkich. Tak więc kochani, w kwestii białka. Jak widzicie, każde przedsiębiorstwo będzie miało się czym zająć, bo tak jak już zdążyłam wam, mam nadzieję, bardzo dużą i głęboką, wyjaśnić chociażby podstawy naszego żywienia. Zapraszam was serdecznie, gorąco na następne części. Mam nadzieję, że będę mieć warunki, żeby móc poprowadzić następną część, jak to mój znajomy, którego serdecznie pozdrawiam, nazywa wykłady, prowadzić. Pozdrawiam serdecznie, peace i do następnego. Odżywiajcie się zdrowo, żyjcie zdrowo, dbajcie o siebie i wierzcie po prostu w Boga, bo On naprawdę istnieje.